Przechodzimy do następnego przypadku, w którym obydwa atomy na początku są wzbudzone. Jest to stan iloczynowy, splątania nie ma. No ale jak idzie emisja spontaniczna w takim układzie, no z punktu widzenia stanów kolektywnych jesteśmy tutaj. No i jak wiemy, wtedy idzie emisja tymi dwoma kanałami, szybkim przez stan symetryczny, przez wolnym przez stan antysymetryczny. No i ponieważ w tych stanach pośrednich, to są stany Bella, możemy mieć pewne splątanie, w związku z tym możemy zapytać, czy w takim razie, jeśli wystartujemy z takiego stanu, pojawi się splątanie w naszym układzie. Tuż konkurencja ma wtedy taką postać, ona jest bardziej skomplikowana. Tutaj podkreśliłem człon, który opisuje obsadzenie tego stanu antysymetrycznego. Widać ten wolno zanikający wyraz tutaj, który może, czy przeżywa najdłużej. No i jeśli on przeżyje, to będzie dodatnie, jakiś stopień splątania powinien się w układzie pojawić. Tu jest jeszcze obsadzenie stanu podstawowego, ale tu mamy dodatkowy czynnik tłumiący, który jest no, szybszy niż ten czynnik tłumiący, więc ten stan na pewno się szybciej wytłumi. No, jak to wygląda na obrazku, za chwilę Państwu pokażę. Warto może zwrócić uwagę na to, że ten wynik nie zależy od omega 1,2, nie zależy od wartości tego oddziaływania typu dipol-dipol, które miało znaczenie w poprzednim przypadku, kiedy startowaliśmy z układu dla jednego atomu wzbudzonego. No i na obrazku wygląda to w ten sposób. Mamy znowu concurrence linią czerwoną, negativity niebieską linią i obsadzenie stanu antysymetrycznego linią tą jasno niebieską. Proszę zauważyć, że na początku mamy zero, zarówno concurrence, zero negativity. Tutaj gdzieś powyżej czwórki, prawie piątka, kiedy rho AA już się wytłumiło, zaczyna pojawiać się splątanie w układzie. Concurrence zaczyna rosnąć, tu mamy pewne maksimum. I dalej to, czegośmy się spodziewali, mianowicie tutaj concurrence jest równe obsadzeniu stanu antysymetrycznego, który zanika wolno. Proszę zauważyć, że te numerki tutaj, wartości tego splątania są bardzo małe. Tam mieliśmy wartości 0,8 czy powyżej 0,8, a tutaj mamy o jeden rząd wielkości mniejsze. Tym niemniej pewne szczątkowe splątanie pojawiło się. Pojawiło się ono w wyniku tego, że ten stan antysymetryczny, który zanika wolno, jest stanem Bella i on trzyma pewien stopień splątania. Ten stopień splątania mierzony przez concurrence jest równy właśnie rho AA. Natomiast negativity tutaj ledwo widać, ale widać wyraźnie, że tutaj zaczyna się i ma wartości dodatnie, także że jest stopień splątania. Te wartości są bardzo małe tutaj. Tym niemniej jedna i druga miara to splątanie nam pokazuje. No i na koniec chciałem Państwu parę punktów tutaj podsumowania, o czym dzisiaj powiedziałem. Pierwsza rzecz, to chciałem zwrócić Państwa uwagę, że emisja spontaniczna w układzie dwóch atomów prowadzi do splątania kwantowego. Jest to może na początku zaskoczenie, ponieważ zwykle emisja spontaniczna psuje nam takie ładne efekty kwantowe. Ona w końcu i tak popsuje, bo wszystko wyświeci się do zera i atom, czy ten układ dwóch atomów znajdzie się w stanie podstawowym, ale zanim to się dokona, to po drodze będziemy mieli pewien stopień splątania kwantowego. Również chciałem Państwu zwrócić uwagę na fakt, że dwa atomy w próżni
jeśli znajdą się dostatecznie blisko siebie, zachowują się kolektywnie te parametry gamma 1,2 i omega 1,2, które tu wprowadziliśmy. One opisują takie kolektywne zachowanie się naszych układów. No i dwa ze stanów kolektywnych, tych stanów własnych układu dwóch atomów są stanami Bella. I ten stopień splątania mierzymy tutaj, mierzony przeze mnie przez concurrence i negativity, daje się zapisać w postaci prostych wzorów analitycznych. Widzieliśmy też, że generalnie te dwie miary splątania nie są sobie równe, z wyjątkiem granicznych wartości. No i ważna rzecz tutaj dla długich czasów, zauważyliśmy, że concurrence jest po prostu obsadzeniem stanu antysymetrycznego, tego singletowego stanu, który wolno się rozpada. Tutaj jest kilka prac na ten temat. Jak wspomniałem na początku, te prace wszystkie zostały wykonane ze Zbigniewem Fickiem, który w tej chwili jest w University of Queensland, a zaczynaliśmy w latach 80. w Poznaniu. To, co Państwu mówiłem, znajduje się mniej więcej w tej pracy, tam więcej szczegółów można znaleźć. Inna praca, o której w wynikach nie mówiłem tutaj w ogóle, a jest ciekawa, jeśli dwa atomy umieścimy w ściśniętej próżni, to wtedy ta ściśnięta próżnia, która jest efektem, która jest sama zjawiskiem kwantowych, indukuje pewien stopień splątania w takim układzie i to splątanie jest stacjonarne, nie to, że zanika. Jeśli trzymamy ściśniętą próżnię, to splątanie się utrzymuje. Wszystkie odbitki tych prac można znaleźć na mojej stronie w internecie. No, chciałbym też powiedzieć, że ostatnio te badania są wspierane przez grant KBN-u i na tym chciałbym zakończyć. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Chciałam zapytać, jakiego rzędu są czasy splątania? Jak można mierzyć to splątanie i czy ten stan splątany żyje wystarczająco długo, żeby można go było zmierzyć? Właśnie państwu chciałem tu pokazać, jakiego czasu są te czasy. Otóż dla pojedynczego atomu ten czas jest charakteryzowany przez współczynnik Einsteina. Odwrotność współczynnika Einsteina to jest czas życia poziomu. Te czasy, o których tutaj mówimy, zależą od odległości między atomami. Dla tego przypadku, o którym tu mówiłem, gamma 1,2 było 95% gamma, więc jak odejmiemy od jedynki 0,95, to jest 5 setnych. Więc to jest 5 setnych w skali szerokości linii. No a jak odwrócimy, to jest dwa rzędy wielkości możemy uzyskać. Także ten stan, czas życia tego stanu antysymetrycznego będzie zależał od tego, jak blisko od siebie są atomy, bo to gamma 1,2 będzie od tego zależało. Jeśli będą daleko, to każdy z nich emituje niezależnie, no i wtedy każdy czas emisji spontanicznej jest określony przez współczynnik Einsteina każdego z atomów z osobna. Istotną rzeczą jest tutaj fakt, że w takim układzie te dwie gamy się odejmują. Od gamy dla pojedynczego atomu odejmuje się gamma 1,2. Czy ktoś, bardzo proszę. Nie byłem na kilku początkowych minutach, może to było wyjaśniane, ale jak się ma to do rzeczywistości fizycznej, bo wszystko bardzo ładnie wygląda dla dwóch atomów, natomiast dla mnie dwa atomy w fizyce kwantowej to jest abstrakcja. No dobre pytanie. Oczywiście ja na początku Państwu powiedziałem, że to jest pewien model, którym się tutaj zajmujemy. Ja chcę mieć dwa atomy, które przypnę pineskami do jakiejś tablicy i one się nie ruszają. To oczywiście jest model. Model jak zwykle ma swoje wady i zalety. Zaletą tego modelu jest to, że wszystko możemy policzyć.
dla takiego modelu. Jak to się ma do rzeczywistości? No, byłbym umiarkowanym optymistą w świetle ostatnich badań nad jonami w pułapkach, gdzie potrafimy już te jony w pułapkach sobie łapać i ustawiać dwa jony tu, jeden tu. To oczywiście jeszcze pewnie nie wystarczy, bo te jony jednak tam drgają. Ja tutaj zakładam, że atomy, nie rozważam w ogóle ruchu atomów jako całości. To jest oczywiście też pewne uproszczenie, to jest model. Proszę, także. Proszę, Chorodowski. Ja mam takie właściwie dwa komentarze. Pierwszy odnośnie różnicy między negativity i concurrence. Jest pewna jakościowa różnica, mianowicie negativity jest nieczułe na pewien bardzo specyficzny, słabe splątanie bound entanglement. Ono w ogóle jest zero, ono go nie czuje. To jest ta jakościowa różnica, to jest drobiazg. Ja chciałem podkreślić jedną rzecz. To była kapitalna prezentacja tego, co jest obecnie rdzeniem bitwy o kwantowy komputer. Mianowicie myśmy tu pięknie widzieli, jak stan antysymetryczny jest zniszczony, jego splątanie. Otóż widzimy, że można to w jakiś sposób opóźnić. Ten stan antysymetryczny miał, że tak powiem, się dość długo rozpadał. I właściwie cała bitwa idzie o to, ażeby utrzymać splątanie do różnych celów, między innymi do komputacji, do kwantowego liczenia. I wydaje mi się, że jest to szalenie ważne, że w Polsce takie badania się robi, że one są w tej chwili na froncie, ponieważ ludzie się nie bardzo przejmują, czy jest coś fizyczne, czy nierzeczywiste, czy rzeczywiste, tylko każdy wie od 50 lat, że to, co się na papierze, korzystając z formalizmu mechaniki kwantowej, policzy, to prędzej czy później w funkcji technologii znajdzie to się również w laboratorium. No nie było dotychczas innego przypadku, przynajmniej ja nie znam. Także dziękuję bardzo. Tyle. Ja dziękuję bardzo za ten komentarz, panie profesorze. Ja mam takie jeszcze komentarz ewentualnie, czy też pytanie, oczywiście połączone z pytaniem. W fizyce ciała stałego my mamy przykłady, gdzie dwa atomy, powiedzmy niemalże dwupoziomowo, oddziaływują ze sobą, prawda? Na przykład widzimy emisję od par atomów, czyli od tych stanów antysymetrycznych i rozszczepienie pomiędzy stanem antysymetrycznym i symetrycznym jest mierzalne, to znaczy tego symetrycznego tak nie widać. To są dwa atomy, dwa jony umieszczone w matrycy. Czy można, pytanie jest takie, czy można, bazując na takim układzie, analizować kwestię splątania? Moim zdaniem tak. Gdzie jest w takim razie ten kluczowy moment, nie, żeby to zrobić? Problem tutaj polegałby może na tym, jak możemy wykorzystać to splątanie, bo no, w komputerach, gdybyśmy mówili o komputerze kwantowym, to musimy mieć na uwadze to, że prawdziwy komputer to musi być coś na ciele stałym zrobione. I tutaj można by to wykorzystać. Tutaj mówiąc o takich dwóch atomach, można mieć na uwadze to, że możemy robić eksperymenty typu Einsteina, Podolskiego, Rosena, że te dwa atomy, o których ja mówiłem, które miały stany kolektywne, one jednak zachowywały swoją indywidualność i my je możemy rozdzielić, spreparować w stanie, powiedzmy, antysymetrycznym i potem rozdzielić i dokonywać operacji lokalnych na jednym, na drugim. Tego się nie da zrobić w ciele stałym, jeśli mamy te jony tam związane. Natomiast jeśli chcemy tworzyć rejestr kwantowy, komputera kwantowego, który składa się z iluś tam kubitów, to dlaczego nie? Proszę bardzo. Czy rozważa pan możliwość otrzymania stanów splątanych przez wzbudzanie światłem laserowym? Wydaje mi się, że wtedy można by otrzymać stan symetryczny lub antysymetryczny, w sposób kontrolowany. Tak, oczywiście. Ja tutaj nie mówiłem o tym, w jaki sposób możemy ten układ przygotować w stanie symetrycznym. Ale jeśli to oddziaływanie dipol-dipol jest dostatecznie duże i te stany są rozseparowane wystarczająco, znaczy co znaczy wystarczająco?
odległość jest większa niż szerokość linii tych stanów, to możemy wtedy impulsem laserowym dokonać przejścia ze stanu podstawowego wprost do stanu symetrycznego czy do stanu antysymetrycznego i wzbudzić tylko ten stan. Także to można zrobić. Myśmy robili takie w moich pracach z Fickiem, można znaleźć tego typu wyniki, kiedy mamy taki układ pompowany jeszcze laserem. Wtedy sytuacja wygląda troszkę bardziej skomplikowanie, bo tą macierz 4x4 nie da się rozbić na dwa klocki 2x2 i takich ładnych analitycznych wzorów nie da się napisać, ale numerycznie można to zrobić i dostaje się jakiś tam stopień splątania, jak oświetlamy laserem. Ten stopień splątania możemy w jakiś sposób kontrolować. Zależy to na przykład, czy te atomy są identyczne, czy nie. Ten stopień splątania okazuje się może być większy, jeśli atomy nie są identyczne, czyli wtedy, kiedy te częstości dwóch atomów są nieco różne. Także to i w naszych wynikach jest i to jest do zrobienia. Już ostatnie pytanie, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Moje pytanie jest następujące. Teoretycznie rzecz biorąc, ten efekt mógłby zależeć od tego, czy atomy są bozonami czy fermionami. Ten efekt pewnie w tych konkretnych warunkach jest stosunkowo mały. Czy jest do pomyślenia sytuacja, w której kwestia kwantowej statystyki tych dwóch atomów byłaby istotna? Tutaj sprawa tego, czy to jest fermion, czy bozon, nie wchodzi w grę. Tutaj mamy dwa, mówimy o dwóch elektronowych stanach atomu. Raczej, no tam wybieramy któryś z podpoziomów zejmanowskich, żeby to był dwupoziomowy atom, ale nad tym się nie zastanawiałem, żeby globalnie mówić o statystyce, więc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, czy to miałoby... Prosty parametr to jest przekrywanie atomów w stosunku do ich odległości. Czy eksperymentalnie można by było stworzyć takie warunki, żeby ta odległość była na tyle niewielka, żeby to mogło zacząć odgrywać istotną rolę? Trudno mi powiedzieć. Nie jestem w stanie odpowiedzieć. Te odległości, o których ja mówię, to jest taki zakres, kiedy zaniedbujemy przekrywanie. Te atomy są jeszcze atomami, indywidualnościami. Nie tworzy się z nich molekuła. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Raz jeszcze.